Cześć kochani, witajcie na moim kanale po krótkiej przerwie. Dzisiaj wracam troszeczkę do Was z takim nietypowym filmem, ponieważ podczas montażu okazało się, że dźwięk mi się nie nagrał, dlatego musiałam go dograć na nowo. Jeżeli nie będzie Wam to przeszkadzało, to zachęcam do dalszego oglądania. A tematem dzisiejszego filmu to jest przepiękna nowość, cudowna paleta Tropical Rhythm, stworzona we współpracy z Tune Cosmetics i ze wspaniałym wizażystą Danielem Sobieśniewskim. Paleta ta zawiera w sobie 16 matowych cieni o niezwykłych kolorach, bardzo energetycznych kolorach. Zawiera również neutralne tony, więc jeżeli osoby są takie, które boją się takich żywych kolorów, na pewno będą również zadowolone. Podoba mi się w tej palecie, że zawiera również odcień czarny i biel. Są to takie podstawowe, bazowe cienie. Paletka wykonana jest z tekturki, bardzo lekkiej, cienkiej tektury. Niestety nie zawiera lustra. Więc jest to taki minus, jeżeli ktoś lubi lustro w palecie, jest bardzo cienka, wygląda jak płyta kompaktowa. Minusem tej paletki również jest to, że nie posiada takiej folii ochronnej, która by zabezpieczała tą paletę przed osypywaniem się i przed brudzeniem. Nie muszę ukrywać, bo jeżeli ktoś śledzi mnie na Instagramie, to wie, że już jeden makijaż tą paletą wykonałam. Nie mogłam się powstrzymać, więc jeżeli jesteście ciekawi, jakie kolory wykorzystałam do tamtego makijażu, to koniecznie zajrzyjcie na mojego Instagrama. Dzisiaj na pewno pokuszę się po inne cienie, bo chciałabym zobaczyć, jak pracuje się innymi kolorami. Więc kochani, jeżeli jesteście ciekawi, co wyczaruję dzisiaj, to koniecznie oglądajcie dalej. Makijaż zaczynam od oczu, czyli tak zwaną techniką odwróconą, i na powieki nakładam moją sprawdzoną bazę, czyli to jest Paint Pot z MAC-a w kolorze Soft Ochre. Poprzedni makijaż wykonywałam na bazie zrobionej z korektora Tarte Shape Tape i nie ukrywam, że miałam trudności w rozcieraniu, w blendowaniu tych cieni ze względu na to, że te cienie bardzo mocno wbiły się w mokry korektor. I dosyć mocno musiałam się napracować, żeby je rozcierać. Zobaczymy, jak sprawdzi się na tej bazie. Najpierw nałożyłam pędzelkiem, teraz wszystko dokładnie wklepuję i sprawdzam, żeby baza mi się dobrze rozprowadziła równomiernie, żeby nie było żadnych grudek. Nakładam również ją na dolną powiekę i również wklepuję. No, chyba jest ok. Ostatnio makijaż miałam wykonany w ciepłych tonacjach, więc myślę, że dzisiaj skupię się na tych chłodniejszych. Podobno te niebieskie sprawiają trochę trudności, więc przekonamy się za chwileczkę. Nałożę może jako pierwszy cień, który nazywa się Mango. I robię to jak zawsze, czyli za pomocą pędzelka chulu do blendowania. I co mogę zauważyć na początku? Cień jakby się przykleja punktowo, tworząc plamy. Zobaczcie, ewidentnie widać, że na zewnętrznej części oka jest jakby mocniej nałożony, a w pozostałych miejscach on jest mniej intensywny, jest taki bledszy, pastelowy się zrobił. Zobaczymy i nakładamy go na drugą powiekę. I tutaj można też to samo zauważyć. Więc idealnym sposobem na cienie tej marki
To jest wklepywanie, wbijanie ich w powiekę. Zobaczcie, tracił on na mocy. Pokazuję Wam właśnie, jaką moc ma kolor tego cienia. I jeżeli będziemy go wklepywać i wbijać w powiekę, to nie będziemy tracić na soczystości tego koloru. Czyli najpierw wbiłam, a teraz dopiero rozcieram. I ten cień, jak widać, wygląda tak jak w palecie w tej chwili. Tutaj widzicie, że on mi nie chce się nałożyć na tą górną część mojej powieki. Rozcieram granicę. Tutaj wygląda wszystko ok. Z tej strony jest dobrze. Sypią się. Nie da się ukryć, ale nie ukrywajmy, słuchajcie, cienie Anastazji też się sypią, więc nie jest to dla mnie nic takiego, co mi przeszkadza. Trzeba po prostu uważać i strzepywać nadmiar z pędzelka. Płaskim pędzelkiem z brunatnej wiewiórki, jest to pędzelek od Valerie Cutsan, nakładam cień w kolorze Breeze. Wklepuję go, aby nie tracił na intensywności koloru. Dokładam tego cienia. I robię to samo na drugiej powiece. Nie wiem, czy widzicie, co się dzieje na powiece. Cień nałożony dwukrotnie bądź trzykrotnie. W miejscach, gdzie jest jego najwięcej, zrobił się tutaj troszeczkę jaśniejszy, zaś brzegi, gdzie jest nałożony jednorazowo, są ciemniejsze. Biorę teraz pędzelek z chulupa 66 i rozcieram granice tego cienia. Dokładam go również odrobinę. I znowu rozcieram. I to powtarzam tą samą czynność na drugim oku. Cały czas buduję krycie i intensywność tego koloru. Przechodzę teraz do kolejnego cienia, który nazywa się Ocean. To jest przepiękny kobaltowy odcień i nakładam go na zewnętrzną część ruchomej powieki. Tym samym pędzelkiem wklepuję ten cień, łącząc go z kolorem Breeze. I tą samą czynność powtarzam na drugiej powiece. Zmieniam pędzelek na pędzelek z Zewy 227 i w zewnętrzną część powieki nakładam kolor Waterfall. Jest to taki ciemny, piękny, szmaragdowy odcień. I nim buduję głębię. Zauważcie, że najpierw wklepuję ten cień,
Cały czas go dokładam, buduję intensywność koloru. I teraz zaczynam rozcierać. Jeszcze odrobinkę dobieram. I rozcieram wzdłuż załamania powieki. Zachodzę również na dolną powiekę. I zauważyłam tutaj coś dziwnego. Nie wiem, czy to widzicie. Zrobiła mi się na oku dziura. Często jest tak, że podczas rozcierania cienia, gdy nakładamy na pędzelek małą ilość lub po prostu tego cienia na pędzelku nie ma, to tworzą się dziury, więc nałożyłam teraz więcej tego cienia i próbuję uratować sytuację. Z drugiej strony robię to samo. Dokładam cienia i rozcieram go. Cały czas jest to ten sam cień Waterfall. Sprawdzam, co mi się tam dzieje, ponieważ mam lusterko ustawione troszeczkę dalej, więc mogę nie widzieć tych szczegółów, które może widzicie Wy w kamerze. Wbrew pozorom, naprawdę podczas nagrania niewiele widać. Światła są tak mocno oślepiają, że niektóre elementy dopiero widzę dopiero podczas montowania. No dobra, przejdźmy dalej. Na załamanie powieki nakładam cień, który nazywa się Palm Tree. Jest to przepiękny limonkowy odcień zieleni. I rozcieram granicę cienia o nazwie Waterfall. Staram się, żeby to było piękne, płynne przejście. Coś mi się dziwnego tutaj zrobiło. Próbujemy to uratować i rozcieram, dokładając cienia o nazwie Palm Tree. No i mam tutaj taką dziwną sytuację, ponieważ ja widzę te cienie jakby się oddzielały, one nie chciały jakby się ze sobą połączyć. Nie wiem, czy Wy to widzicie. Na prawej powiece właśnie mam wrażenie, że zrobiła mi się ponownie plama. Spróbuję jakoś uratować sytuację i może nałożę na środkową część ruchomej powieki odcień Breeze. Wklepię go ponownie, bo mam wrażenie, że stracił na intensywności. Znowu przechodzę do rozcierania tych cieni.
Natomiast nie wiem, czy Wy widzicie, że odcień Ocean, czyli ten taki piękny kobaltowy cień, zniknął mi z tej powieki. Rozcieram ponownie czystym pędzlem z resztką cienia Palm Tree załamanie. No, ja widzę tutaj dziurę. Spróbuję doklepać. Nakładam odcień Ocean, który zanikł. I ratujemy sytuację. Mam wrażenie, że te cienie po prostu znikają. Znikają. I ciężko się ze sobą łączą. Sięgam teraz po płaski zbity pędzel i nakładam w wewnętrzny kącik oka odcień Palm Tree. I zobaczcie, jaki on jest nasycony przy wklepaniu tego cienia. Przy rozcieraniu jest bardzo delikatny i wygląda na taki pastelowy odcień, a tutaj po prostu jest tak intensywny, że wygląda po prostu, no, wręcz żarówiasto. Te cienie trzeba wklepywać. To jest jedyny ratunek, jeżeli zależy nam na bardzo mocnym nasyceniu koloru. Staram się teraz łączyć te granice cienia Palm Tree z cieniem Breeze. Dokładam cały czas tego zielonego i rozcieram granice. Zmieniam pędzelek na bardziej puchaty. Jest to P66 z Hulu i rozcieram granice. No, kolory są przepiękne, ale zauważcie, że naprawdę trzeba się napracować, żeby efekt był zadowalający. Ponownie rozcieram granice i łączę cienie ze sobą na zewnętrznej części oka. Sprawdzam, jak sytuacja wygląda na drugim oku. Ponownie wklepuję cień o nazwie Breeze. Mam wrażenie, że on ciągle mi zanika. On jakby się utleniał na tej powiece. Mam wrażenie, że tak jakby się utleniał i ciemniej wtedy zanika. Dokładam odcień Ocean, które znowu gdzieś znikną sobie i popłyną w dal. Mam wrażenie, że praca cieplejszymi tonami była łatwiejsza od tej, chociaż tam miałam problemy z fioletami. Staram się rozcierać granice. Sięgam teraz po Waterfall i zbitą kuleczką nakładam go ponownie na zewnętrzną część górnej powieki. I nakładam ten cień również na dolną część powieki, tak do 1 trzeciej długości oka.
rozcieram granice cieni. Wróciłam do Was, już w pełni zrobiona. Została mi już tylko dolna powieka. Dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na palecie, więc nie będę przedłużać tego filmu, który i tak już jest długi. Okej, co my tutaj mamy? Biorę cień, kochani, który nazywa się Ocean i aplikuję go zbitym pędzelkiem na całą dolną powiekę. On niesamowicie podbije mi tęczówkę mojego oka. Sięgam teraz po pędzelek P66 z Hulu i będę rozcierała dolną powiekę, nakładając odrobinę cienia Waterfall. To są śladowe ilości dosłownie tego cienia. Kulkowym pędzelkiem przyciemniam zewnętrzną część dolnej powieki. I rozcieram, blenduję te cienie, aby było piękne, płynne przejście. Czas rozświetlić wewnętrzną dolny kącik i sięgam po przepiękną żółć, czyli kolor El Sol. Nakładam go tylko na dolną wewnętrzną część oka. Jak zwykle wklepuję i będę teraz rozcierała granicę, łącząc ten żółty kolor z niebieskim. Podczas rozcierania straciłam intensywność tego żółtego, dlatego punktowo dokładam go ponownie w to samo miejsce. Mam wrażenie, że kolor Ocean mi zniknął pod tęczówką, dlatego płaskim pędzelkiem dokładam odrobinę jeszcze tego odcienia. Myślę, że teraz jest bardziej widoczne. Bardzo ważne jest to, na co możecie zwrócić uwagę, że nakładałam cienie bardzo nasycone, bardzo intensywne, które w pudełku się kruszą, ale nie ma ani śladu pod moimi powiekami. Nic mi się tutaj nie osypało, nie ma żadnego problemu z osypem na twarzy i myślę, że to jest bardzo ważne i to jest ogromny plus tych cieni. Na zewnętrznej części dolnej powieki za nisko zeszłam z cieniem, dlatego sięgam teraz po odcień Sand i zobaczymy, czy uda mi się wyczyścić tą okolicę. Bardzo fajnie sobie ten cień radzi. Od razu lepiej. Na linię wodną nałożę piękną szmaragdową kredkę o metalicznym wykończeniu i zrobię to poza kamerami i wracam do Was na podsumowanie. I tak, kochani, prezentuje się makijaż wykonany paletą Tropical Rhythm. Jak zdążyliście zauważyć, praca do najłatwiejszych nie należała. Makijaż naprawdę poświęciłam na niego dużo czasu, aby te cienie były pięknie roztarte. Sami zobaczcie zbliżenie, jak to wszystko wygląda. I ocencie, biorąc pod uwagę fakt, ile razy dokładałam i rozcierałam te cienie. Ocencie sami.